W ten sposób możemy przypisać każde konto do odpowiedniej kategorii i podkategorii konta. I tak w większości przypadków jest zrobione. Następnie, żeby wykorzystać dane związane z przypisaniem do kategorii, możemy się posłużyć specjalną stroną kategorię kont KG, która układa nam wszystkie dane związane z naszymi kategoriami i podkategoriami zgodnie z tym podziałem, który utworzyliśmy na planie kont. Dodatkowo wyliczane są też odpowiednie pozycje i kwoty. Tu podobnie jak w tamtym widoku widzimy, jakie konta występują w danej kategorii i widzimy także konta bez kategorii.